Czy w Nysie mamy do czynienia z kolejnym skandalem? Chodzi o zamianę na stanowisku prezesa nyskiego PKS, która oby nie okazała się zgodna z przysłowiem zamienił stryjek siekierkę na kijek. Przypomnijmy, od kilku dni nyskim PKS zarządza Arkadiusz Minta z Wrocławia. Czemu wybrano akurat jego? Jak powiedziała nam Beata Szajowska, szefowa Rady Nadzorczej PKS, zdecydowały kompetencje kandydata. Między innymi doświadczenie, jakie pan prezes posiada w zarządzaniu PKS-em, zarządzał PKS-em Wrocław w latach 2008-2012. W PKS Polbus Wrocław mają jednak o swoim byłym prezesie zdecydowanie negatywną opinię. Danuta Len, przewodnicząca tamtejszych związków zawodowych, powiedziała nam tak. Chciałabym oszczędzić wszystkich przed tym panem, bo po prostu jego zarządzanie naszą firmą skończyło się dla nas katastrofą. A co na to prezes Minta? Główna księgowa okazała się osobą wyjątkowo perfidną i nieuczciwą i w zasadzie byłem kozłem ofiarnym. Jaka jest prawda o zarządzaniu prezesa Arkadiusza Minty wrocławskim PKS-em? Czy nyskie starostwo, właściciel PKS, wiedziało o tym, w jakiej sytuacji prezes zostawił byłą firmę i czy jest pewne, że podobnie nie będzie w Nysie? Odpowiedź w dzisiejszych wiadomościach Regionalnej Telewizji Opolskiej.